Stream otwarty, pa. Wchodzę, stary, i pierwsze wideo, jakie widzę, polski klasyk. Dlaczego Gothic jest kultowy w Polsce? Gothic. Chyba każdy gracz z Polski, kiedy słyszy ten tytuł, automatycznie robi mu się ciepło na sercu. Owa produkcja zaskarbiła sobie status kultowej w naszym kraju i stawiamy ją na równi obok Wiedźmina jako nasze dobro narodowe. Mimo że nie, tak na dobrą... stary, co gada, wyżej niż Wiedźmin. Widzowie, co stawiamy wyżej, Wiedźmina czy Gothica? No nie, no pewnie, że Gothic. Gothic, stary król. Ciekawe, Gothic polski nie jest. Tytuł do tej pory posiada rzeszę oddanych fanów, którzy przez lata do niego wracają. Pewnie wiele osób stwierdziłoby, że jest to spowodowane przez nostalgię, jaką czujemy do tej gry. Ale czy aby na pewno? Prawda, nostalgia jest potężnym uczuciem, przez którą jesteśmy w stanie wiele wybaczyć danej produkcji. Patrzcie, 19-letni chłopak na kanale 3000 subów pokazuje milionowemu kanałowi, jakim są TV gry, w jaki sposób robić materiał na temat Gothica, nie? Dobry fest. Jednak gdyby Gothic był średnią grą, nie wspominalibyśmy go tak często. Jak sobie tak myślę, to przychodzi mi kilka powodów, dlaczego jest to interes zajebisty, nie? Cześć, ja jestem Skurik, a dzisiaj zastanowimy się, dlaczego Gothic jest uważany za tak kultową produkcję. Zapraszam. A ja lubię to intro, to jest świetne. Jak dobrze wiemy, Gothic w naszym kraju jest bardzo popularny. Powód jego słowy można byłoby skrócić teoretycznie do tego, że miał pełną polską wersję językową ze świetnym dubbingiem. Przecież teksty takie jak... Witamy w kolonii! To jest trochę tak, że z te stare gry z tamtych okresów, no nie? Jak mieć takiego Morrowinda, no to w Morrowindzie było dużo tekstu czytanego, w Daggerfallu było dużo tekstu czytanego. W starych RPG-ach i starych grach trzeba było naprawdę przebrnąć przez ogromne ilości tekstu, nawet w takim Baldurze, który też miał polską lokalizację, no to dużej ilości dialogów nie miał zdubbingowanych, prawda? A w Gothicu miałeś proste questy, miałeś prosty dziennik, miałeś bardzo niski próg wejścia. Gothica był w stanie zrozumieć każdy. On był krótszy, on był mniej skomplikowany. Tu nie miałeś, stary, tak jak w Morrowindzie, no bo wtedy, gdy był Gothic, to nie wiem, czy wy pamiętacie, to była bardzo duża walka o to, co jest lepszy, czy jest lepszy Morrowind, czy jest lepszy Gothic. I tu nie miałeś tak pływania, wspinaczki, biegania, chodzenia, skakania, broni jednoręcznej, łuków, broni dwuręcznej, toporów, macek, mieczy, daggerów, chłopie, kurz. Tu nie miałeś 40 różnych typów umiejętności. Nie, miałeś siłę, zręczność, manę, życie, broń jednoręczną, dwuręczną, łuki, kusze, jelo, nie? Skradanie? Okej. Okay. Właśnie nauczyłeś się skradać, dziękujemy. Skradanie wbite, zero-jedynkowe. Albo się umiesz skradać, albo się nie umiesz skradać. A nie od 1 do 100 progresy skradania. Chcesz otwierać zamki? Spoko, chodź, zobacz. Nauczy cię otwierać podstawowe zamki. Tu masz pierwszy poziom, drugi, trzeci. To był fenomen Gothica. Prostota. Prostota, ale nie prostactwo przede wszystkim. Prostota, bo on był bardzo mało skomplikowany, ale jak chciałeś się w niego zagłębić, to miał bardzo dużo głębi w sobie. Był grą kompletną. Albo... Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłącz... Jezu, ej, jak ja słyszę muzykę ze starego obozu, to ja mam ochotę zagrać w Gothica, nie? Tak po prostu mnie... Polactwo tak we mnie wibruje. Ja nie mieszkam już w Polsce nawet. Ale jest to gdzieś, nie? Chcę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel. Są już swego rodzaju klasyką w polskim internecie. Albo do tego, że był on po prostu tani i często można było go dostać w jakiejś gazetce pokroju CD Action. Ale to by było ogromnym spłyceniem tematu, bo Gothic był czymś... Ja pamiętam, jak mój brat przyniósł do domu Gothica 2 Noskruka. Ja wszedłem do Corinis. Było giga ciężko, Gothic 2 Noskruka był naprawdę bardzo ciężki. Biegałem po dachach i zebrałem multum rzeczy z dachów, bo tam było dużo znajdziek, nie? Czułem się tak giga bogaty. I potem poprzez to latanie po dachach zobaczyłem, że jestem w stanie się zgliczować do magazynu. I w magazynie znalazłem zbroję. Ja wtedy założyłem tą zbroję, wstałem i powiedziałem tak, o kurwa. Stary. Nie, no ja jestem niezniszczalny, chłopie, jestem królem Corinis teraz. Czymś więcej niż tanią grą z polskim dubbingiem, który nie brzmi jak te bazarowe spolszczenia. Gothic przede wszystkim ma świetny system walki. Gothic ma naprawdę soulsowy system walki, taki semi-soulsowy. Ale Gothic 2 jest grą, w której na każdym poziomie zawsze możesz zabić każdego. Zawsze.
Tą grę możesz przejść na pierwszym poziomie lagą, jak wiesz, jak w nią grać. To jest giga ciężkie, ale jesteś w stanie to zrobić. To jest gra, która przynosi skilla na gracza. Był on zwyczajnie bardzo dobrą grą. I tu nie mówimy, że miał dobrą fabułkę czy klimacik. Chociaż nie można mu odebrać tego, że klimat w Gothicu fantastycznie tworzy całą atmosferę, którą dopełnia... Ale ja do klimaciku Gothica mam jedno bardzo duże zażalenie. Ja uwielbiam setting Gothica 1, kolonia karna, zamknięta pod kopułą. Kopuła świetnie opisuje fakt, że masz zamkniętą mapę. To jest genialne rozwiązanie narracyjne, które tłumaczy wielkość mapy. I potem, kurwa, Gothic 2. Smoki! Smoki, chuj! Kurwa! Nie mam pomysłu na fabułę w grze. Smoki. Idź! Zabij smoki! No kurwa, przecież fabuła Gothica 2 to jest takie gówno. Ja nie mówię tu, wiecie, o wszystkich interakcjach pomiędzy postaciami, o dialogach, bo tam są naprawdę ciekawe, fajne questy, się przyjemnie eksploruje. Ale fundament fabularny Gothica 2 jest takim gównem, że chuj. Naprawdę, jest idiotyczna ta fabuła. Jest tak bez polotu, jest tak miałka. Wspaniała muzyka. Gdy słysz... Ale ja kocham Gothica, nie? Jak coś, jakby ktoś odniósł inne wrażenie, ja kocham Gothica, ja go uwielbiam, no ale fabuła w dwójce to jest totalne gówno. Słyszymy motyw z obozu na bagnie. O. Nie, gramy chyba w Gothica, widzowie. Nie, Gothic 1 jest lepszy. W sensie Gothic 2 jest lepszy mechanicznie, Gothic 1 jest lepszy, ma lepszy klimacik, ma lepszą fabułę, jest lepiej spięty, ma lepszą mapę, nawet bym powiedział, jest ciekawsza. Zwyczajnie czujemy to miejsce. Ogólnie, Gothic przypomina nieco Polskę w swoim klimacie. Stary obóz jest jak to... Biedny, szary, nie? Każdy kradnie, żeby się utrzymać. To szare blokowisko, na którym za złe spojrzenie można było wrócić do domu bez zębów. To zaszczucie oraz fakt, że zaczynamy ze społecznego zera, jakoś w dobry sposób oddaje polskie realia. Przez co czujemy się, jakbyśmy byli w domu. Przez praktycznie cały czas ludzie patrzą na nas z góry. Nawet jeżeli coś... Kurwa, śmieszne, nie? Bo prawdziwe. Osiągnęliśmy, to i tak powiedzą, dobra robota, albo nieźle się spisałeś. Tylko my się nie przejmujemy takimi tekstami i idziemy dalej. Najpierw niszczymy magiczną barierę, później pokonujemy smoki, żeby ostatecznie zostać władcą Myrtany. Dobra, skończmy już to... Skórik szczerze o Polakach. Gadanie o klimaciku, bo ileż można. Są inne, ważniejsze powody, przez które wziął się fenomen Gothica w Polsce. Jak na przykład jego otwarty świat. Nie, 3 minuty materiału i materiał już jest na wyższym poziomie niż 12-minutowy materiał z TV gry, nie? Mimo, że nie jest on ogromny, tak jak te, załóżmy, z Assassin's Creedów. Ale czy to źle? Wręcz przeciwnie. A to za sprawą tego, że świat Gothica został bardzo dobrze zaprojektowany. Jego konstrukcja przypomina nieco ten z pierwszego Dark Souls. W tych tytułach bardzo zgrabnie pokazują nam miejsca, w które możemy się teraz udać. W Gothicu 2, gdy zejdziemy z głównej ścieżki... O Dark Soulsach wspomniał. ...i trafimy do lasu nieopodal miasta, czeka nas pewna śmierć. W Dark Souls 1, jeżeli wyruszymy w stronę katakumb, szybko przekonamy się, że szkielety są dla nas ewidentnie za silne. Mapa w Gothicu 1 i 2 została podzielona na strefy, które są dla naszego bezimiennego bohatera przeznaczone na danym etapie rozgrywki. Żeby to lepiej wytłumaczyć. No, jak chcesz, to możesz sobie pójść na Ziemię Orków, możesz. No, ale jak to się skończy, to każdy wie, nie? Mamy główne miasto Korinis, w którym wykonujemy zadania i zdobywamy pierwsze levele. Okolice miasta składają się z lasów, gdzie znajdują się bandyci oraz mało wymagający przeciwnicy. Gdy pójdziemy dalej, natrafimy na szkielety i dużo silniejsze potwory. Każda kolejna strefa jest dla nas cięższa, więc musimy być na nią lepiej przygotowani. Gdy eksplorujemy, musimy uważać, aby przypadkiem nie natrafić na jakiegoś cieniostwora czy zębacza. Przez stawianie przed nami trudnego wyzwania, gra uczy nas, że niektóre miejsca należy odwiedzić później. Chociaż to nie jest też tak, że gra nas ogranicza i nie możemy pójść za daleko. Tu przychodzą nam na pomoc towarzysze, dzięki którym... O, chłopie. Jak pamiętam, jak pierwszy raz grałem w Gothica i Torus mi kazał pozbyć się Mordraga. I mu kazałem wypierdalać z obozu, nie? I mi obił mordę. I dopiero kilka lat później dowiedziałem się, że można z nim zagadać i go przekonać, żeby poszedł do nowego obozu razem z tobą.
będziemy w stanie wyczyścić główne ścieżki z niebezpieczeństw. Przy okazji, gdy taka postać prowadzi nas do jakiegoś miejsca, pozwala nam to lepiej zapoznać się z mapą. Dzięki tak... Przede wszystkim ona nam pomaga, bo początki Gothica są ciężkie. Noc Kruka jest absurdalnie ciężka. No dobra, może nie jest absurdalnie ciężka, ale jest ciężki początek Gothica, no każdy ze mną zgodzi. W sklepach są rzeczy tak jakby na wyższe levele same, no nie? No bo tam, nie wiem, masz na samym początku broń stare 100 siły wymaga w sklepie. Masz bardzo mało pieniędzy, nie jesteś się na strzały, nie możesz tego jakoś abisować łukiem. Stary przeciwnicy to cię na 2 hity ściągają i ty musisz chodzić i gdzieś szukać jakichś takich śmieciowych skrawków expa, żeby wbić ten jeden level, wbić ten drugi level. I tam czujesz tak duży przyrost mocy przez pierwsze 5 leveli i widzisz taką różnicę w swojej postaci, że to jest niesamowite. Ale pierwsze kilka leveli w Gothicu to jesteś taką szmatą. Takiemu oprowadzaniu nie dość, że zgarniemy darmowego expa, to jeszcze względnie wyczyścimy sobie główne szlaki do najważniejszych miejsc. Również przez to, że mapa nie jest ogromna. Ja kiedyś oglądałem taki super materiał o Gothicu, angielski, który tłumaczył, że Gothic jest zaprojektowany w taki sposób, że za każdym razem, gdy przed tobą będzie trudniejsze wyzwanie, ty znajdziesz zwój, który ci to ułatwi. I to nie była sytuacja, gdzie koleś pokazywał trolla i zwój na zmniejszenie potwora, tylko pokazywał, że jest bardzo dużo szlaków w Gothicu, które mają ukryte zwoje i właśnie te zwoje idealnie sprawdzają się w sytuacjach, przez które będziesz za chwilę przechodził, no nie? Jakieś, wiecie, kula ognia, magiczne pociski, tego typu rzeczy. I on mówił, że gracze bardzo często abuzują to i, nie wiem, wchodzą gdzieś i strzelają łukiem, a obok ci leży ognisty pocisk i masz nie wiem, na przykład 2 gobliny, które są dla ciebie problematyczne, ale masz 1 ognisty pocisk. I ty nagle, pum, strzelasz w jednego i już jeden przestaje być problematyczny. A my to chomikujemy jako gracze. Nie czujemy się nią przytłoczeni. Wszystko jest w miarę blisko siebie, a miejsca, do których się udajemy, są bardzo charakterystyczne. Na dodatek w Gothicach bardzo nagradzana jest eksploracja. Już na samym początku gry, dzięki szukaniu rzeczy w różnych zakamarkach, jesteśmy w stanie znaleźć łuk, mikstury czy zaklęcia, które na początkowym etapie mogą nam pomóc. Te produkcje traktują... Klas. Nadzwyczajnie fair. Świat w Gothicu jest świetnie zaprojektowany i do tej pory poziom jego kreacji jest według mnie na bardzo wysokim poziomie. Ale skoro to jest mój widz, to on mnie priłoczuje i potem robi materiały spijając chłopie moją wiedzę, a nie ja jego. Nagradza nas za jego eksplorację oraz jasno wytycza ścieżki, gdzie możemy się teraz udać. Tak samo konstrukcja zadań w Gothicu jest dość rozbudowana. Może nie jest to poziom Baldur's Gate 3, ale dalej gra daje nam możliwość do kombinowania z wykonaniem danego zadania. Weźmy pierwszy z brzegu przykład, czyli jak dostać się do miasta. Najprościej byłoby dać zwyczajnie strażnikom łapówkę, ale na tym etapie nie będziemy mieli wystarczającej ilości złota. Zatem musimy znaleźć jakiś inny sposób. Nieopodal miasta znajduje się farma, na której możemy odkupić strój farmera. Ale znów, będzie nas to kosztowało, a samo ubranie przyda nam się do innego zadania. W takiej sytuacji, jeżeli chcemy ugrać jak najwięcej, można powiedzieć strażnikom, że przynosimy zioła dla miejscowego alchemika. To pozwoli nam w końcu udać się do miasta, ale istnieje jeszcze jedna opcja. Możemy obejść całe Korinis i udać się od strony morza, a za naszą pomysłowość i inne podejście zostaniemy wynagrodzeni sporą ilością doświadczenia. Co prawda nie każde zadanie posiada taką ilość ścieżek do jego wykonania, ale wciąż one dają wiele frajdy z ich wykonywania. Wiecie co bardzo często się za Gothicowi zarzuca? Bardzo często Gothicowi zarzuca się fakt tego, że ma... podział, który questów, który wygląda w taki sposób. I to jest pierwszy akt i masz multum questów. Masz drugi akt, który ma mniej questów. Masz trzeci akt, który ma jeszcze mniej questów, a potem ma tych questów już po prostu masz tylko główną linię fabularną. I dużo ludzi mówi, że to jest bardzo duży problem Gothica, a moim zdaniem to jest bardzo... Nie gadajcie, że będzie o tym gadał. Naprawdę? Na starcie gry nie jesteśmy w żadnym stopniu przytłoczeni ilością opcji, gdzie mamy iść, czy co możemy... Chciałem rozwinąć temat questu. ...żeby zrobić. Stopniowo jesteśmy wprowadzani w świat oraz dostajemy tyle informacji, ile jest nam na ten moment potrzebne. Questy odznaczamy sobie robiąc poszczególne lokacje. I nawet jeśli któreś z zadań będzie zmuszało nas do wyjścia z tego bezpiecznego obszaru, gra nam pomoże, abyśmy nie czuli się zagubieni.
Nie jesteśmy zmuszani też do wysłuchiwania całej masy dialogów, które będą nas nużyć. Zamiast tego dostaniemy szybko i zwięźle szczegółowe informacje. Masz tak, iść w ten prostota. Obszar i zdobyć ten przedmiot, który jest mi potrzebny. I tyle, bez żadnego zbędnego gadania. Żeby nie było, zdają sobie sprawę, że questy w tych grach nie są najwyższych lotów i często polegają na backtrackingu albo zebraniu danej ilości potrzebnego przedmiotu. To prawda. Ale, dobra, to ja wam na przykład powiem, że to jest coś, co się często mówi o Gothicu 3, że jak jest Gothic 3, nie? Że Gothic 3 ma multum takich questów, ale z uwagi na to, że jak jest cała mapa, nie? Masz całą mapę Gothica 3 i masz podzielone to na sektory miast, to te questy, o tym nie mówi, nie? Mam nadzieję. I masz sektory miast i w każdym mieście masz tam, nie wiem, 10 questów, to się bardzo przyjemnie odznacza. Ja lubię takie questy. I Gothic nie jest usrany questami, to nie jest Morrowind, gdzie masz 700 różnych questów, tylko to jest Gothic, gdzie masz linii, nie wiem, questów, ile jest w Gothicu questów? Z 50 może? I odpowiednie wylistowanie tych questów sprawia, że jak go sobie przechodzisz za każdym razem i go sobie odznaczasz po kolei, to jest to giga satysfakcjonujące. Ale wciąż uważam, że Gothiki posiadają bardzo dużo dobrych zadań, jak test na zostanie magiem lub misje złodziejskie. Niektórzy mogą stwierdzić, że w końcowych etapach gry nie ma za dużo zadań do wykonania, ale nie powiedziałbym, że jest okay. To wada. To jest zaleta, to ci bardzo dobrze usuwa element dysonansu ludonarracyjnego. Im jesteś bliżej zadania, tym to zadanie staje się istotniejsze. Ty nie możesz się skupiać na bzdurach. Powie o tym. W końcowe rozdziały czujemy, że zbliżamy się do końca. I przez to też nie dojdzie do sytuacji jak w przypadku wielu innych RPGów, gdzie gra się powoli kończy, mamy już iść ratować świat. Ale jeszcze zanim to wykonamy te kilka questów, żeby trochę podlevelować. Takie coś nazywane jest dysonansem ludonarracyjnym. No kurwa, no tak jest, no. I teraz zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Nagle się okazuje, że gry komputerowe można matematycznie rozkładać na czynniki pierwsze i odpowiednimi pojęciami tłumaczyć. To nie jest kwestia subiektywna. To w Gothicu jest kwestią całkowicie obiektywną. Może ci się to podobać, może ci się to nie podobać, ale finalnie staje na tym, że to po prostu możesz opisać. Zero, kurwa, jedynkowo. On nie mówi, czy to jest dobre, czy to jest złe. On mówi, że to istnieje i masz tego świadomość. Wiesz, co to jest dysonans ludonarracyjny? Wiesz, że w Gothicu on nie istnieje. To oznacza, że rzeczy fabularne nie zgadzają się z czynnościami, jakie wykonuje gracz. Dlatego właśnie dzięki zminimalizowaniu zadań pobocznych gra daje nam do zrozumienia, że zmierzamy do końca. A jeśli chodzi... Ja bardzo to lubię akurat w grach, wiecie? Jak czegoś takiego nie ma. Lubię, jak gra ma dobrze zrobione tempo i w pewnym momencie zmusza cię do przyspieszenia go. To jest coś, czego ja kiedyś nienawidziłem w grach i bardzo dużo z was pewnie tego nie lubi, ale pewnie nie lubicie questów czasowych. Ja pokochałem questy czasowe, kurwa. Pokochałem je, naprawdę. O rozwój postaci, to również jest on zrobiony według mnie w świetny sposób. Może nie pozwala on na robienie przeróżnych buildów postaci jak w Morrowindzie, a bardziej skupia się na trzech klasycznych archetypach, czyli magu, wojowniku oraz łotrzyku. Gothic sprawia, że zdobycie każdego levela jest dla nas ogromną nagrodą, bo pozwoli nam to zprogresować dalej. Przyjdzie również nam niemała zagwozdka, w co rozlokować zdobyte punkty umiejętności, bo mamy ich przecież tylko 10. Czy lepiej pójść w otwieranie zamków, co pozwoli nam otworzyć te kilka skrzyni, które posiadają cenne dla nas przedmioty? A może lepiej zainwestować w siłę lub zręczność, aby założyć lepsze wyposażenie? Rozwój w Gothicu często stawia przed nami tego typu pytania, na które my sami musimy znaleźć... Bo rozwój w Gothicu jest prosty, bo on jest bardzo prosty, system rozwoju w Gothicu, ale ma wagę. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest prosty rozwój, gdzie każdy punkt jest na wagę złota. Może nie w jedynce. W jedynce no już potem wszystko masz, no nie? Ale tutaj każdy punkt jest istotny. I to nie o to chodzi, żeby gry były giga skomplikowane i miały buildy jak spoe, a chodzi o to, żebyś miał świadomość tego, że ty w coś konkretnego inwestujesz. To... Damian Ptak to mówił, że bardzo dobrze Vampire Masquerade to robi. Ja nie wiem, jak robi to Vampire Masquerade, bo nie grałem, ale o to chodzi w grach, widzowie.
żebyś miał świadomość, że twoje akcje mają konsekwencje. Sobie od... Coś, co kurwa w dzisiejszych czasach nie potrafią płatki śniegu dźwignąć. Powiedz. Każdy level jest czymś niezwykłym, bo faktycznie wpływa na rozwój naszej postaci. A dobrym tego przykładem jest walka bronią. Na początku machamy mieczem pokracznie i bez żadnej wprawy. Ale wraz z naszym rozwojem w tym zakresie, nie dość, że zmienia się matematyka, jaka stoi za zadawaniem obrażeń, ale też animacja oraz prędkość wykonywania ataków. No. Na mistrzowskim poziomie są one znacznie ładniejsze i finezyjne w porównaniu z tym, co było na początku. Z pazia i zwykłego kmiota, jakim jesteśmy, stajemy się coraz lepsi i potężniejsi. Całość progresu w Gothicu polega trochę na zasadzie małych kroczków. Stawiamy sobie małe zadania do wykonania, aby później podejmować się kolejnych, które są jeszcze cięższe od poprzednich. Najpierw wykonujemy jakieś questy, żeby zdobyć expa, co pozwoli nam na korzystanie z danego przedmiotu. Dzięki niemu będziemy mogli wykonać nowe zadanie, które doprowadzi nas do kolejnego etapu rozgrywki. Właśnie tak, krok po kroczku progresujemy, aby osiągnąć nasz cel, a każdy nowy krąg magii czy zwiększenie statystyk odczuwalnie wpływa na naszą postać. System walki w Gothicu jest również świetny, ponieważ pozwala nam na pokonanie właściwie każdego przeciwnika na pierwszym poziomie. Tu oczywiście mowa o Gothicu 2, bo w jedynce przez system pancerza nie jesteśmy się w stanie przebić, jeżeli nie zadajemy wystarczającej ilości obrażeń. Dlatego Gothic 2 według mnie robi to dużo lepiej, bo zawsze zadajemy damage. Walka jest mocno oparta o animację, więc musimy uważać na ataki przeciwnika i sprytnie je parować. Jeżeli... Strasznie brakuje w Gothicu systemu parowania i tego, nie? I dodżowania. Chłopie, daj iframes do Gothica. Odpowiednio nauczymy się walczyć z danym przeciwnikiem, to niezależnie czy to jest ork, ścierwojad czy bandyta, będziemy w stanie go pokonać. I to jest właśnie w Gothicu świetne, że jeżeli tylko się uprzemy, nie ma dla nas żadnych ograniczeń. Ćwiczymy nie tylko swoją postać, ale też siebie samego, gdzie gra w zasadzie przenosi po części skilla na gracza. Trochę podobnie jak jest to w Souls-like'ach. Może nie w tak wielkim stopniu, jak jest to w grach od From Software, ale dalej w jakiś sposób to od nas zależy, czy jakieś starcie zwyciężymy. Oprócz walki bronią białą możemy również korzystać z łuków lub kurz, dzięki którym Skóry, jestem dumny z ciebie. Będziemy mogli zdejmować cele z dalszej odległości. Jeżeli ktoś preferuje magię, to również znajdzie coś dla siebie. Jest ona podzielona na kilka kręgów, które odblokowują się wraz z kolejnymi rozdziałami. Mimo, że dla wielu walka w Gothicu jest bardzo koślawa i drewniana, szczególnie jest to odczuwalne w pierwszej części, to jednak posiada ona całkiem sporo głębi i może dawać całą masę satysfakcji z pokonania silnego przeciwnika. Dodatkowo, gra często daje nam wiele możliwości na podejście do danego starcia, a my musimy niekiedy kombinować, jak najoptymalniej coś zrobić. Podsumowując, czy Gothic jest u nas popularny, bo posiada on polski dubbing oraz klimacik? Na pewno były to jedne z czynników, dlaczego dalej wspominamy o Gothicach. Ale gdyby nie mechaniki oraz pomysły, jakie w nich były, prawdopodobnie nie zapadłby nam tak w pamięci. To są po prostu świetne gry, mimo że niekiedy są one archaiczne albo zwyczajnie drewniane. Chociaż w tych koślawych animacjach jest jednak jakiś urok. A co wy sądzicie o Gothicu? Lubicie go? A może wręcz przeciwnie i uważacie, że jest jednak zbyt drewniany? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o Souls-like'ach, które były niejednokrotnie wspominane w tym materiale, to odsyłam was do tego filmu. Trzymajcie się i do następnego. Wzruszający materiał Gothicu, naprawdę. Przepięknie. Przepięknie o nim mówisz. Skórik. Patrzcie mi sobie na komentarze o tym filmem z Gothica. Patrzcie na to. Trochę się zawiodłem. Do samego końca czekałem na moment, aż zaprosić dwóch minionów, których posadzisz przed Gothiciem i wpierdolisz do odcinka jakieś nic nie wnoszące stawki. Przykro mi to stwierdzić, ale to jest totalnie źle zrealizowany materiał. Nie zaprosiłeś trzech osób, aby pograło 30 minut w Gothica. Nie powrzucałeś ich randomowego gameplayu. Nie zrobiłeś quizu z wiedzy w Gothicu. Co gorsze, przez cały film wypowiadasz się merytorycznie i punktujesz elementy gry, które rzeczywiście wpływają na jej kultowość. Dramat. Nie pozdrawiam. Ja pierdolę. Świetny materiał. Od siebie dodałbym jeszcze argumenty zewnętrzne, czyli ograniczenie budowania się społeczności od portali. Bo materiały na YouTubie, speedruny, maszynimy, mody, utwory, przeróbki. Tutaj zadziała efekt kuli śnieżnej, no. A to się nasiliło ostatnio bardzo mocno.
Całkiem ciekawy materiał, ale nie myślałeś, żeby może Skurik zaprosić 3 kolegów, dać im pograć 15 minut, aby następnie zapytać ich o odczucia z gry. Nie? Yeah.